zebrana została bardzo obszerna wiedza na temat tego polityka, męża stanu i ludowca. Był synem chłopskim. Te wartości wyniósł, jak gdyby dom stanowił taki silny fundament, na którym on budował. Był inteligentem, był nauczycielem, był posłem, był publicystą i redaktorem, był działaczem politycznym, przywódcą ruchu ludowego, był mężem i ojcem. Jest takim przykładem kariery politycznej w najlepszym tego słowa rozumieniu. I też przybliża nam, czym jest służba polityczna, że ona często się kończy dramatycznie. Dramatycznie i wielu byśmy mogli wymienić polityków, w którym ta kariera zakończyła się pięknym pogrzebem i była pasmem często takiej służby niewdzięcznej. Dla chłopów Maciej Rataj był takim symbolem właśnie tego awansu, no tego powiedzmy wyniesienia. Nawet spotkałem w pamiętnikach Bernarda Singera. No, można powiedzieć, że to książę chłopski, tak? Że to książę chłopski, przewodzący no, tej klasie chłopskiej, która takim przewojem weszła i zaczęła rządzić państwem.